Siema, witam was bardzo serdecznie w odcinku specjalnym na pierwszą rocznicę kanału Sogilemi. Tak, jak widzicie, zaczynam nagrywać w grze, w której się wszystko zaczęło, czyli w The Foreście. I taka informacja, niedługo wychodzi The Forest 2, ale niestety nie wiem kiedy. I gdybyście chcieli, abym nagrał serię z The Foresta na singlu, to piszcie w komentarzach, to się wtedy zastanowię. I tak, nastała ta chwila, aby nagrać obiecane Q&A 10 miesięcy temu. 16 pytań i potem, cóż, potem zostało powiedzieć informacje. Jakie zrobiliśmy w ten rok, równy rok. No, także lecimy z pierwszym pytaniem. Czy dodamy widzów do znajomych na PlayStation 4? Oczywiście, że tak, mordeczko. Nawet ja mam jednego, Szymczek i Mewidzie mają chyba dwóch albo trzech, bo graliśmy kiedyś z jakimiś widzami For Honora razem. No. Kiedy i jak będzie można zdobyć moderatora? Więc tak, moderatora to na live'ach i musiałbyś być zaufaną osobą i byś musiał być stałym widzem. Jest tylko jedna koleżanka u nas, moderatorem na live'ie, i gdybyś to oglądała, to cię pozdrawiam. Mówię, że wiesz, o kim mówię. No, kolejne pytanie. Znamy się ze szkoły czy z podwórka ziomeczki? Więc tak. Szymczok i Mewidzio podobno się znają z podwórka. Ja natomiast poznałem Mewidzia i Szymczoka w szkole. Za to ja i Szymczok lewego poznaliśmy przez gry. Bodajże w For Honora, jeśli dobrze pamiętam. Będą live'y na Twitchu. Więc tak, myślałem, czy by nie stworzyć Twitcha i czy by nie zacząć tam live'ów. I go chyba stworzę, ale gdybyście wy byli chętni, tak, gdybyście wy byli chętni, bo wiadomo, tam chociażby było minimum 10-15 widzów na tych live'ach, bo dla jednej czy tam dwóch osób nie ma sensu robić live'ów, żeby oczywiście nie były nudne. Oczywiście, wiadomo, możemy zdobyć kilka widzów z samego Twitcha. Ale coś wątpię, że się uda. A jak już, to może w przyszłym roku założę Twitcha i będę tam rzucał jakieś ślady. Dam znać, jak będzie coś grane w tym kierunku. Czy można dołączyć do naszej ekipy? Niestety nie, mordeczko, ale gdybyś nagrywał na YouTube'a, to możemy nagrać wspólny odcinek, bądź gdybyś był widzem, to możemy sobie wspólnie w jakąś gierkę pograć. No. I kiedy będzie można wysyłać donaty? Mieliśmy tam opcję włączyć, jak mieliśmy około 300 subskrypcji, ale nie włączyliśmy. Wiem, że ktoś nam chciał wpłacić trochę pieniążków, no ale niestety, no, nasz błąd, że jeszcze nie włączyliśmy. Mam nadzieję, że na Twitchu, jak założę, to na pewno włączę. Jak będę miał taką opcję. Dlaczego i jak powstał kanał? Więc tak, graliśmy sobie właśnie w The Foresta. Mówię to, jak to pamiętam, naprawdę. Tak jak to pamiętam, będę mówił. Graliśmy chyba w The Foresta. Który z nas się dowiedział, że The Forest jest na promocji, więc go wszyscy zakupiliśmy i stwierdziliśmy, że sobie stworzymy kanał i nagramy live'a. No i właśnie tak. Pierwszy live trwał 6 godzin, co naprawdę, kurde, tyle czasu grać w jedną grę, masakra. Ale pamiętam, że były małe przerwy, bo tam chyba przez pół godziny albo godzinę nikogo nie było na tym live'ie. Oczywiście od naszej czwórki, bo albo ktoś miał obiad, albo po prostu już się nam nie chciał grać, ale live dalej leciał. No. Jakie jest moje pochodzenie? Włoskie. Czy bractwo stali Maxona Suadisco Polo?
Myślę, że tak, słucha, ale tego amerykańskiego wiesz, o czym mówię. Pierwsza gra, w którą grałeś i na jakim sprzęcie? Oj, to była jakaś wyścigówka na Xboxie 13 albo 14 lat temu. Nie, 13 lat temu chyba. No, na pierwszym Xboxie jakaś wyścigówka. Nie pamiętam jej nazwy, ale chyba Need for Speed. Albo coś w tym stylu. Czy stworzę materiał o poszczególnych bractwach asasynów, które się przewinęły podczas serii? Stworzę, ale dopiero jak ogram wszystkie gry, bądź jak ogram większość gier serii Assassin's Creed poza Valhallą, bo Valhallę planuję nagrać na PlayStation 5. Jakie jest moje zdanie o tym, że Shay Patrick Cormack zdradził asasynów w Assassin's Creed Rogue? Więc tak, Shay generalnie, znaczy asasyni generalnie, Shay był marionetką asasynów i generalnie przez niego cała Lizbona, o ile dobrze pamiętam, została zniszczona. I też bym w sumie zdradził asasynów, gdybym był na jego miejscu, gdyby się nam posłużyli jako zabawką. I gdyby przeze mnie zginęło, właściwie to przez nich, tyle niewinnych ludzi. Skąd pomysł na nazwę kanału? O kurde, to jest śmieszna historia. Bo ogólnie tak, na początku mieliśmy mieć nazwę Borsuki. Ale sobie wpisałem to na YouTubie. Generalnie to by nas było trudno znaleźć. Więc ja wpadłem na taki pomysł, aby wplątać dwie pierwsze litery naszych ników. I byłem tak genialny, że So od Szy, czyli od Szymczoka, Gi od Giovanni, Le od Lewy i Mi od Mevigio. Nie wiem czemu tak te litery poprzekręcałem, ale chyba głównie przez to, bo zobaczcie jakby brzmiało, gdyby były faktycznie dwie pierwsze litery. Szygilemo. To trochę dziwnie brzmiało i stwierdziłem, że Sogi w skrócie, będzie lepiej brzmieć. 14 pytania nie przeczytam. Gdybyście byli ciekawi, to zapraszam na grupę i tam zadajcie pytanie. I jakbyście byli ciekawi, jak to pytanie brzmiało. 15 pytanie. Metro czy Stalker? Więc tak, ja mam książki trylogię Metra i trylogię gier. Ja trylogię gier ograłem, nawet są filmy. Więc bliżej mi generalnie do Metra. O kurde. Oj, 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 więc bliżej mi generalnie do metra niż do Stalkera, więc chyba wybieram Stalkera. I ostatnie pytanie. Kiedy pojawi się FIFA na kanale? Oj, mordeczko, nie wiem, ja generalnie jestem w FIFA słaby, więc ja jej na pewno nie będę nagrywał, chyba że nagrają Mevigio bądź Szymczok, a może nawet Lewy, w co wątpię. Mi się wydaje, że Mevigio jest całkiem niezły w FIFA, więc jakbyście go poprosili ładnie, to może nagra, ale wątpię, naprawdę wątpię. I wątpię, żeby się FIFA pojawiła na kanale. Nie wiem, co ja właśnie robię, ale spoko. Więc tak, pozostało przejść do informacji kanału. Więc tak, w rok udało nam się zbierać 81 tysięcy minut oglądania, co jest nieziemskim wynikiem. Do zarabiania potrzeba 240 tysięcy. Także jesteśmy prawie w połowie, ale myślę, że w tym roku, przez ten rok będziemy bliżej zarabiania, może już nawet będziemy mogli zarabiać. Wiadomo, grosiki, ale zawsze jest ten hype, że możemy sobie zarabiać hajsy chyba. To takie dziecięce marzenie. Więc tak.
wyświetlenia łącznie mamy 22,5 tysiąca, co też jest całkiem dobrym wynikiem. W chwili, kiedy to nagrywam, mamy 840 subskrypcji. I widzowie z subskrypcjami to jest 86,3% i widzowie bez subskrypcji niestety 13,7%. Także widzowie, subskrybujcie kanał, no, bo naprawdę to nic was nie kosztuje, a no, nam to po prostu pomaga. Prawie 14% z 840 subskrybentów to jest naprawdę spora liczba. I oceny pozytywne w stosunku do negatywnych 95,6% i reszta 4,4%. Całkiem niezły wynik, naprawdę całkiem niezły. Nawet nie ma 5% ocen negatywnych przez ten cały rok. Wyświetlenia miniatur przez cały rok 250 tysięcy. I teraz odbiorcy. Więc tak. Płeć. Męska i płeć żeńska. Ogląda nas 94,3% mężczyzn i 5,7% kobiet. Z 840 prawie 6% to jest całkiem spora liczba, więc całkiem sporo kobiet nas ogląda, co mnie to bardzo cieszy. Wiek, który udało się nam zgromadzić przez cały rok. 13-17, 1,2%. 18-24, 96,8%. 25-34, 1,2% i 45 54, 0,8%. Całkiem dobry wynik. Różne grupy wiekowe nas oglądają, oglądały. Co mnie też bardzo cieszy. I najpopularniejsze kraje to oczywiście jest 87,3% Polska i 12,7% to są pozostałe kraje na świecie. Niestety nie piszę z jakiego kraju. Co trochę to jest smutne, ale no cóż, 29 playlist i ponad 300 filmów. Niezły wynik, mam nadzieję, że za rok będzie 1000 subów i będzie ponad 200 tysięcy minut oglądania. Ale powiem wam, że nawet całkiem sporo jest tych minut, ponad 81 tysięcy. Kurde, nieźle. No to co? Link do grupy zostawię w opisie. I pozostało mi was zaprosić na kolejną rocznicę, która będzie już za równy rok. I zobaczcie, jak ten czas szybko minął. Równy rok temu powstał pierwszy film na tym kanale, który trwał 6 sekund i stworzyłem go tylko po to, by było nas łatwiej znaleźć. Kurde, jak ten czas szybko mija, naprawdę. Pamiętam, jak się z chłopakami jaraliśmy, że odpaliliśmy live'a. O kurde, to były czasy, naprawdę, to były czasy. Mam nadzieję, że live'y na kanale oczywiście wrócą, ale nie w takich ilościach, w jakich były na początku. Bo wiadomo, szkoła, liceum, kurde. No. Trochę nauki jest, kurde, teraz się trzeba przykładać. A chyba, że jak świrus, nie będę mówił wiadomo jak, bo zdematyzują, jest straszna cenzura na YouTubie. Załóżcie sobie kanał, no to będziecie wiedzieć, jaka jest cenzura. A nieważne, trudne słowo. Wiecie, o co mi chodzi? Tutaj jest w ogóle jakaś jaskinia, to ją sobie pozwiedzam chyba. Chyba, żebyście chcieli, abym to zrobił w odcinku, w którym będę nagrywał serię właśnie tej mapki na Peacefulu.
Piłeczki tenisowe śmieszne, ale dobra, niech będzie. Także chyba tyle. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie i pozostało mi was zaprosić na... A, i to już mówiłem. Jezu, ale jestem się zakręcony, poważnie. Jestem zakręcony na maksa. No, mam nadzieję, że wytrzymacie kolejny rok na tym kanale i naprawdę było miło. Okropnie, naprawdę okropnie. Było miło, naprawdę było miło. I mam nadzieję, że kolejny rok będzie jeszcze fajniejszy niż ten. I że będzie was o wiele więcej. Także proszę was, polecajcie kanał znajomym. I subskrybujcie kanał, no bo naprawdę dla nas to jest spory wynik. Naprawdę dużo frajdy nam daje każdy subskrybent. I fajnie by było, gdyby ich było trochę więcej, gdyby było trochę więcej widzów. No także piszcie w komentarzach, czy byście chcieli tą serię. To co? I zapraszam was na serię z Assassin's Creed Odyssey, która pojawi się, którą nagrywam w sumie teraz. Gdy to nagrywam, 123 odcinki się pojawiły na kanale, a jest 2020 rok. Gdyby to ktoś oglądał w przyszłości, to go pozdrawiam i niech napisze, co się dzieje. No, ta. Także tyle chyba do powiedzenia mam. Takie głupoty sobie gadałem, wiadomo, dobra. Zwijam już. A kurde, widzieliście? Ja pierdzielę. Dobra, kończymy. Do zobaczenia za rok, drodzy widzowie. Dziękujemy, dziękuję w imieniu całej ekipy z Wigilami. Naprawdę, że wytrzymaliście ten rok z nami. Sporo was, 840 osób. Ile to jest? To jest masa ludzi. Więcej osób niż ma moja szkoła, naprawdę. Kurde, ogromna liczba. Dobra, siemano. Ja bym sobie... O, słoneczko. Idealnie. Siemano.